podzielę się z wami pewnym przemyśleniem, a dokładniej z czegoś, co mnie bardzo ucieszyło, bo udało się zrobić jedną rzecz. Udało się osiągnąć ciężką pracą, stworzyć strukturę, jaką jest hektar wiedzy, do której mają dostęp wszyscy rolnicy. Mam na myśli rolników mniejszych i większych. Mam na myśli tych, co nie mają hodowli, tych, co mają hodowlę. Udało się zrobić strukturę, która jest dostępna dla wszystkich. A na tym mi zawsze zależało, ponieważ nigdy nie popierałem tej głupiej gadki globalistów, że liczą się tylko gospodarstwa duże, że małe muszą fiknąć śmiercią naturalną, że muszą się zmienić, muszą odejść, muszą zrezygnować z produkcji, bo to jest głupota i o tym jeszcze będę wielokrotnie mówił. Udało się zrobić z hektarem wiedzy to, że czy masz hektarów 3, czy masz hektarów 10, to jest on tak prowadzony, że każdy z was może mieć do niego dostęp. Nawet obciążenia za abonament są specjalnie dopasowywane pod to, żeby nie było czegoś takiego, że jest to zależne od ilości hektarów, albo że jest to na tyle dużo, że małego rolnika, mniejszego rolnika, który ma 5 hektarów, nie będzie na to stać. Ja zawsze powtarzałem i będę powtarzał, że nigdy nie byłem i nie będę popierał dzielenia rolnictwa na lepszych i gorszych. Nie można mówić, że tylko duży jest rozwojowy, a mały nie. Bo to jest kłamstwo i to jest błąd. Znam osobiście rolników, którzy mają 3 hektary, ale mają tak to zagospodarowane, że ich przychód roczny i zysk w gospodarstwie jest niejednokrotnie większy niż rolników, którzy mają 20-30 hektarów. Tu można by przykłady mnożyć i mnożyć. Ameryka jest dobrym przykładem, Stany Zjednoczone, że opowiadanie o tym, że trzeba być coraz większym i większym, jest absurdem, bo na dzień dzisiejszy ludzie, co mają po 2000 hektarów, którzy słyszeli 20 lat temu, że jak będą mieć 1000, to będzie dobrze, nagle się okazało, że ich oszukano. Bo już wtedy było wiadomo, że to jest utopia. Mówienie o tym, że tylko więksi, więksi i więksi. Ja będę wielokrotnie ten wątek rozwijał, będzie na specjalnym materiał na portalu, ale nie dzisiaj o tym. Dzisiaj dziękuję wam za te liczne maile, komentarze, za informacje na messengerach i tak dalej. Nie tylko te o planowaniu, ale też te mówiące o tym, że macie 5 hektarów, robiliście to, co podpowiadałem i okazało się, że wynik był lepszy niż średnia z 10 lat. Że okazało się, że wy młodzi ludzie na przykład, którzy przejęli gospodarstwo po rodzicach, od dziadków, po wujkach, nagle po 2 latach ludzie pytają się was w okolicy, co robiliście, że tak dobrze wyszło. Albo jaka to odmiana, to jest najczęściej powtarzane zdanie. Bardzo przyjmuję to z uśmiechem, bo wszyscy myślą, że w odmianie się wszystko zamyka i tylko odmiana się liczy. To pokazuje, że potencjał w nas jest. Że nasze rolnictwo ma ogromny potencjał nie tylko do zmian, ale też do tego, żeby po prostu istnieć. Mamy do tego prawo. Mamy prawo, ja, wy, tu wszyscy, ci, którzy lubią rolnictwo, ci, którzy chcą z tego żyć, mamy prawo do tego, żeby robić to po swojemu. Nie musimy się nikogo słuchać. Mamy prawo robić to tak, jak uważamy za słuszne. W połączeniu z wiedzą, stąd czy z innego miejsca. Ja zawsze powtarzałem i będę powtarzał. Pamiętajcie, jeżeli macie 5 hektarów, ale mieszkacie w miejscu, gdzie nie można kupić ziemi, to znajdujemy sposób na to, żeby te 5 wykorzystać. Jeżeli masz 100 hektarów, ale jesteś w terenie, gdzie jest susza, to też znajdujemy na to sposób. Po to właśnie cały czas jest rozwijany i mocno rozbudowywany hektar wiedzy. To dzisiaj już nie jest kanał. To jest portal, który gromadzi kilkanaście tysięcy rolników. I czy się komuś podoba, czy nie, tak po prostu jest. Udało się to zrobić wspólnie nam wszystkim. Nie mi, nie wam, ale nam razem. I teraz zwracam się do tych rolników, którzy na przykład uważają, że mają tak mało ziemi, że nie warto. Kochani, zawsze warto. Bo ja naprawdę mogę wam pokazać gospodarstwa bardzo małe, które znalazły na siebie sposób. Znam ludzi, którzy przychodzili do mnie na różnych wystawach i mówili, panie Czarku, mam 7 hektarów, zrobiłem tak, jak pan mówił, przebranżowiłem się minimalnie, coś innego uprawiam i jest naprawdę dobrze. Znam gospodarstwa, które tak naprawdę są duże i mówią, że miały tylko problemy z organizacją, z tym, czy z tamtym i po tym wszystkim, po pewnych rzeczach, po 2 latach hektara wiedzy, dopuściły pewne zmiany albo syn ich przekonał do pewnych zmian i okazało się, że jest lepiej. Musimy pamiętać o tym, że to w nas jest siła. W nas, w rolnictwie, niezależnie od wielkości. Musimy pamiętać, że nigdy nie możemy wzajemnie się niszczyć. Nie możemy mówić, że ty mały to musisz out, bo tylko ja się liczę, bo jestem duży. Bo na obronę tych mniejszych gospodarstw powiem tak. Znam gospodarstwa małe, prężne, duże, słabe. Nie wszyscy mieli to szczęście, że dostali 100 hektarów po rodzicach czy po rodzinie.
Nie wszyscy mają możliwość kupić 100 hektarów po 100 tysięcy, jak to jest na Wielkopolsce, gdzie jest to ściana nieraz nie do przejścia. Nieraz się, jak to się mówi, znajdujemy w terenie, gdzie ziemia, uwaga, jest niedostępna. Nieraz jesteśmy w terenie, gdzie uprawy mamy takie, a nie inne, nie możemy tego zmienić i musimy zmieniać własne przemyślenia. Nie każdy w Polsce ma te same warunki do rozwoju, ale to nie znaczy, że ci, co się nie rozwijają, a chociaż chcą, robią wszystko, są gorsi. Bo dużo łatwiej się rozwijać na terenach, gdzie ziemia jest po 4 dychy za hektar, niż właśnie na tej wspomnianej Wielkopolsce. Podsumowując tą małą wypowiedź, chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja wam deklaruję, że cały czas będę starał się robić to, co robię, nawet jeszcze lepiej, żeby każdy z was mógł po tą wiedzę sięgnąć tak jak do tej pory i żeby ona była dla wszystkich jak najprostsza, jak najbardziej zrozumiała, bo wiedza dzisiaj jest jednym z lepszych pomysłów, narzędzi do tego, żeby radzić sobie w tej nowej, dziwnej, żeby nie powiedzieć głupiej rzeczywistości. Was proszę o jedno. Ci mniejsi zwłaszcza, którzy w siebie nie wierzą, pamiętajcie. Korzystajcie z tego, co tworzę i zobaczcie, że się da. Ci, którzy są mniejsi, te gospodarstwa dekomniejszej to robią, nie bójcie się testów, nie bójcie się zmian. Róbcie to, bo to jest jeden z lepszych pomysłów na ten ostatni trudny czas. Ci duzi, którzy są rozwojowi, wiadomo, wy jesteście sami w sobie napędzani i tak naprawdę wiecie doskonale, że to wszystko, co robicie, też ma sens. Tu tylko do was prośba, żebyście się nie zamykali na zdanie, które się nazywa ja wiem najlepiej, bo nikt nie wie najlepiej, nawet ja się nieraz mylę. Jedno jest pewne, siła jest w jedności. Nigdy w życiu nie popierajmy dzielenia nas, bo dzielenie nas z sektora rolniczego powoduje, że upadają pojedyncze branże, a cała reszta się o resztę nie martwi. Jak wylatuje rynek z trzody, to ci, co nie mają trzody, mówią, nas to nie dotyczy. Jeżeli jest ciężko na rynku bydła mięsnego, to ci, co mają trzody, mówią, nas to nie dotyczy. Siłą jest jedność, a jednością jest rolnictwo, całe nasze polskie rolnictwo. Dlatego jeszcze raz podsumowuję. Zwracam się do wszystkich, do gospodarstw małych, średnich i dużych. Mamy szansę to wytrzymać. Nie możemy się poddawać. Powinniśmy walczyć. Wiedzą, doświadczeniem, zmianami, bo to się nam uda i zobaczycie, że się uda. Dzisiaj ci, którzy jeszcze mnie nie znają, proszę, zobaczcie to, co robię. Spróbujcie z tego skorzystać, obiecuję, że warto i spróbujcie to wdrażać u siebie. Małymi krokami, że się bójcie dużymi, bo to naprawdę wam się sprawdzi. I zobaczycie wtedy, że przestaniecie być na łasce niektórych ludzi, zaczniecie sami podejmować decyzje, a na zewnątrz będziecie zlecali tylko i wyłącznie temat zaopatrzenia, czyli będziecie zamawiali sami towary według własnego przekonania, według własnej wiedzy. Wtedy was nikt nie oszuka, nikt was nie naciągnie. Jeżeli wiecie, co chcecie kupić, to macie prawo też wtedy i świadomość, i tą pewność siebie, że możecie obdzwonić ileś firm i zobaczyć, gdzie jest najtaniej. Bo już wiecie co. Nie musicie na nikim polegać, podejmujecie decyzje sami i to są klucze, to są kroki do tego, żebyśmy to wytrzymali, żebyśmy się nie poddali i żebyśmy się rozwijali dalej. Rozwijali, to znaczy utrzymali siebie, swoje rodziny i gospodarstwo na optymalnym poziomie. Czego przede wszystkim wam życzę. Jako hektar wiedzy. Kłaniam się.